Katarzyna, 41 lat, 4 lata. Ja sobie przypominam, że to był listopad. To był 15 rok. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w pałacu w Lakonie i było nas wtedy 7. I myśmy wtedy postanowiły, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Jola, 58 lat, 16 lat. Z KRS-u otrzymałyśmy informację, że 23 maja zostałyśmy wpisane do rejestru sądowego. I przyjmujemy tę datę 23 maja jako datę początku naszej działalności. Nie było chyba sytuacji takiej, że ktoś do nas przyszedł i nie wrócił już tu. No, dzięki Bogu, że może mnie tak robić. Przydarzyła, bo nie wyobrażam sobie choroby, jak oglądam chorobę nowotworową małych dzieci. Że mam na tyle siły, że sobie z nią poradzę i może za któreś tam dziecko ja zalewam. Ze sobą rozmawiamy o wszystkim, nie tylko o chorobie. To nas ze sobą zbliża, to nam pomaga przejść przez, no właśnie, przez smutne chwile, bo są takie w naszym życiu. Marta, 68 lat. 11 lat. To 20 parę lat. Ja mam 26. Tak, ale jest to coś, co pozwala nam uwierzyć, że no nie można się na wejściu zadręczać. To wszystko jest do ogarnięcia. Pewno, że bywają też smutne chwile. Nas przeżywa, znaczy, że chorych przeżywa. Przeżyliśmy też smutne chwile, bo dwie koleżanki z naszego grona już odeszły. Ich odejście bardzo nas zaskoczyło. Bo ani wiek, ani staż w chorobie jakby no nie upoważniał do tego, żeby odeszły. A jednak, no właśnie, choroba jest podstępna, jest też nieprzewidywalna. 26, a później po 15 latach następnie. Lekarze stwierdzą, że 5 lat to nie ma. Nie, dlatego właśnie pytam. Dwa nowotwory, tylko jeden był inny i drugi był. To się zobaczyło. Nie przeżył tego po prostu. Kasia, 43, 1 rok. Jesteśmy sobie potrzebne, potrafimy się jakoś, nie wiem, troszczyć o siebie i w ogóle cieszyć się tym, że jest kolejny dzień, kolejny tydzień, miesiąc, rok i tak dalej. Zobaczcie, jak wciągnęliśmy się do tych spotkań. Poniedziałek mamy basen. Przychodzi czwartek, idziemy na gimnastykę. No chcielibyśmy dużo więcej. Chcielibyśmy na przykład wyjechać sobie na turnus rehabilitacyjno-psychologiczny. No to czemu nie jedziecie? Bo nie mamy na to pieniędzy. Po prostu. Każdy może zachorować. Wkradać ta choroba podstępem. Chcę pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że z tą chorobą można żyć. Że można realizować swoje marzenia, ale też chcemy uświadomić innym ludziom, że każdy może zachorować. Trzeba się badać, trzeba brać o profilaktykę, trzeba to pamiętać. I to jest też głównym założeniem. Jadwiga jest 19 lat po operacji, Iwonka 20, Marysia 10, ja 16. W sobotę wyczułam łuska, a w poniedziałek usłyszałam pani raka. Ale słyszałam bardzo ważną rzecz od lekarza i nigdy tego nie zapomnę. Powiedział do mnie, słuchaj, stoisz przed lustrem, patrzysz sobie prosto w oczy, nie wiesz tak. Nie liczy się praca, nie liczą się ludzie, nic się nie liczy. Liczysz się ty i twoje życie. Ty w tym momencie walczysz o życie. Jeżeli uwierzysz w to, że wyjdziesz z tej choroby, to ją pokonasz. Jeżeli się poddasz, to jest po tobie. Ewa, 66 lat, 2 lata. Człowiek naprawdę, kiedy słyszy, masz raka, to chce żyć i docenia to życie. I to jest najpiękniejsze tej choroby. Nawet na 5 lat to jest człowiek taki jakby ciągle w strachu. Teraz się już mówi o 10 latach, a my dobrze wiemy, że nie ma tutaj to
ograniczeń. Regina, 55 lat, 1 rok. Dużo ograniczeń. Od tak przyziemnych, jak ubrane, gdzie nie można sobie kupić tego, co mi się podoba, po takie bardziej już poważne rzeczy, jak wykonywanie normalnych obowiązków. Mam tą świadomość. Muszę liczyć na pomoc. To jest już coś, co idzie za mną. Iwona, 45 lat. 16 lat. Nie pamiętam, bo to był czas dosyć odległy, ale pamiętam sytuację, usiadłam naprzeciwko lustra, za mną stał mąż, wzięliśmy maszynę, wziął maszynę i ogolił mi te włosy. Ogolił mi te włosy i potem stworzył. To najpiękniejsze, co ja mogłam usłyszeć w życiu. Powiedział mi, Boże, jak masz piękną głowę, jak jesteś piękny. Na przykład nie było trafowa, nie było za mną, gdzieś w tym zaciłam, tylko ja zaczęłam schodzić pod mącie. Prawda? Dla mnie to było najgorsze. Ręce, które są fioletowe bez pewności. Które co? Są fioletowe bez pewności, bo pojawiła się bakteria i w ogóle takie... Dla mnie to była trauma. Ja uczyłam tę rękę, ale mówię, no ja już nie mam ochoty. Siadam przy stole, podpieram się, ściągam tę rękę, mąż mi zrobił zdjęcie i patrzę na to z rozrzewnieniem. Naprawdę. Wcale się tu nie wstydza i się nie denerwuje. Po prostu. Tak też wyglądała. Jak mi zaczęły wychodzić włosy, to też mąż się ogolił. I za jakiś czas patrzę, wychodzi z łazienki i też się ogolił. No. Większość z nas po prostu zrobiła badania z mamą buzi. I skąd powiedziałyśmy, że nie mamy raka? Przynajmniej ja. Ja też. A ja nie. Robiąc badania mamą buzi, powiedziałyśmy. A ja właśnie nie skorzystałam z mamą busa i wykryłam sama i teraz bardzo żałuję tego, że byłam na tyle głupia, nieodpowiedzialna, że nie badałam się regularnie, bo wydawało mi się, że gdzie ja? To niemożliwe. To nie ja. Mój syn miał wtedy rok i pierwsza myśl, ale to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to była taka, komu moje dziecko będzie przynosiło kwiatki i lalówki na dzień matki z przedszkola? Nie, to od ciebie już nic. Tak, to ja może dać do siebie. Pobyt tygodniowy, no to jest w granicach 1000 zł, więc no nie każdą z nas na to stać. Nie jesteśmy pępkiem świata, ale na pewno jesteśmy dla tego świata nadzieją. Do dziewczyn w szkołach. Do tego wszystkiego nam potrzebne są ulotki, są potrzebne materiały informacyjne, które by pomogły nam, nie tylko słowem, ale i żeby pozostawić po sobie ślad. By te młode dziewczyny, bo to przede wszystkim tak, jestem młoda, to mnie dotyczy. Nieprawda. Z czego mamy przykład, że dziewczyny młode zachorowały, jeszcze młodsze choroby. Więc by badały się systematycznie, musimy mieć do tego materiały, wszelkiego rodzaju pomocy. Nasz czas nie liczymy go w ogóle, bo wiadomo, że zabieramy czas rodzinie, zabieramy sobie w pracy, czy bierzemy wolne, czy urlopu wykorzystujemy, wyjeżdżamy, robimy Marsze Nadziei, uczestniczymy. Teraz byliśmy w Sandomierzu w tym roku, też żeśmy szły w Marszu Nadziei, także do Kielc wyjeżdżamy, spartakiady różne organizują Kielce. My też byśmy chcieli w naszym środowisku coś takiego zrobić, żeby po prostu wyjść, pokazać, zachęcić, no i zmobilizować. Mam kolejny pomysł. Słuchajcie, upiec muffinki, zrobić w kwietniu akcję, sprzedaż muffinek, a fundusze, które uzyskamy, kupić dla miasta materace przeciwodleżynowe. Taki materac kosztuje, nie wiem, 300, 400, 500 zł. Kupić dwa, takie trzy materace przeciwodleżynowe, które będą nas wszystkich, mieszkańców miasta. Każdy będzie mógł za kaucją wypożyczyć sobie materac przeciwodleżynowy, a potem, jak już nie będzie potrzebny, oddać, odebrać kaucję, więc właściwie za darmo taki materac przeciwodleżynowy do wykorzystania. My chcemy tylko tyle, żeby móc realizować nasze statutowe założenia. Chcemy normalnie funkcjonować, tylko odrobinę zrozumienia, że po prostu możemy czuć się zmęczone. Tak fizycznie. Po ludzku, normalnie. Lekarze właściwie zalecają, żeby nie przerywać pracy, żeby być aktywnym.
Ja cały czas pracowałam, tylko tydzień byłam na zwolnieniu po chemii. Później wracałam na 2 tygodnie do pracy. Już się nie mogłam zawsze doczekać, kiedy wrócę do tej pracy. Później po 2 tygodniach znowu szłam na tydzień zwolnienia i tak przez wszystkie 8 chemii. A ja miałam 10 chemii i po każdy to się coraz to lepiej czułam. No myślę, że to indywidualnie. Ja na przykład miałam 9 miesięcy chemii i równocześnie z radioterapią i czułam się potwornie. Nasze dzieci i wnuki przynoszą nam kwiaty do domu, a nie w smutne miejsce.